Skąd pomysł na to dzieło? Czy to było tak, jak to kiedyś śpiewał Marek Rechuta, że noc bezsenną wymyśliłem wielką armię? Czy to była jakaś taka ewolucja, w trakcie której dochodziliście Państwo do tego pomysłu, którego finalizacją właśnie była ta idea tego właśnie leksykonu? To znaczy, teraz na to pytanie można bardzo krótko udzielić odpowiedzi. Po prostu nie ma takiej książki i wydawało się, że tę pustkę na tym rynku intelektualnym trzeba zapełnić. Ale może zanim kilka zdań na temat trudów powstawania tej książki i to, co zawsze najprzyjemniejsze w takich momentach. To znaczy, dziękuję panu dyrektorowi bibliotece, że przyjęła nas pod swój dach. Myśmy tę książkę prezentowali już w różnych miejscach, od Warszawy przez Wrocław, po Katowice i mniejsze miasta. W ogóle jakoś nie byliśmy, książka okazała się ładne kilka miesięcy temu. Także dziękujemy, że możemy też cokolwiek na jej temat powiedzieć w naszym kochanym przecież mieście. Dziękuję koledze Piotrowi, który z swojego inicjatywy to spotkanie się tutaj odbyło. Myśmy mieli kilka prób, żeby podyskutować o tej książce. Niestety nie doszło do tego, ale to z jego inicjatywy spotykamy się dzisiaj tutaj i dyskutujemy. I oczywiście, korzystając z okazji, Państwo pozwolą, podziękuję autorom, którzy tutaj siedzą i którzy przez kilka lat znosili mnie i drugiego redaktora i inne osoby, które naciskały na nich z różnych względów tutaj. Siedzi pani Dorota Kurpiec, która przygotowała chyba najwięcej haseł, albo przynajmniej jest w czołówce tych autorów, którzy przygotowali po kilkanaście haseł. I to są te hasła dosyć trudne, dotyczące pamięci kultury chrześcijańskiej. Trochę się o tej perspektywie zapomina. Nie ma dzisiaj z nami pani Moniki Chorosi. Niestety nie mogła przybyć, ale także pani Monice dziękuję. Napisała dwa ważne hasła. Językoznawczy. Siedzi tutaj pani Leokadia Drosz, która przygotowała kilka haseł cieszyńskich. To myśmy trochę ten region tutaj, ja mam takie wrażenie, trochę żeśmy za mało na ten temat napisali. Fajnie, że te hasła są. To są w mojej opinii ważne i potrzebne hasła, a akurat jest Andraszy. I tam z tyłu siedzi pan Piotr Solga, któremu chyba zaokrzał. Musiałbym podziękować, ponieważ był sekretarzem tego projektu i właściwie zajmował się wszystkim. To sekretarz to jest tak pojemne pojęcie, że robił zdjęcia, nawet okładkę chyba też przygotowywaliśmy wspólnie. Także no było ciężko, ale no to teraz można tylko dziękować i zachowywać to, co fajne. A co do książki, tak jak mówiłem, no, wydawało mi się, pan dyrektor tutaj wspominał o tym spotkaniu przed 10 laty, to już wtedy pojawił się pomysł, żeby coś takiego zrobić. Myśmy odbyli wtedy dyskusję w gronie takim mocno naukowym i z tego powstała książka też taka dosyć naukowa z przypisami i tak dalej. Ale konsekwencją tego spotkania, przynajmniej dla mnie, było to, że jest potrzeba przygotowania możliwie popularnej książki przedstawiającej możliwie pełny inwentarz pamięci regionu. Możliwie pełny inwentarz pochodzących z różnych zasobów kultur obecnych na Górnym Śląsku w tym okresie ostatnich 200 lat, czyli w tym okresie, który de facto tworzy nam nasze obecne, nasze dzisiejsze społeczeństwo. Ten cały świat wyobrażony Górnoślązaków, Polaków i czy też innych grup mieszkających w naszym regionie nawiązuje, czy jest stworzony z tych różnych mitów, symboli, z różnych opowieści, które powstały, które przywędrowały w tym czasie do naszego regionu. I wydawało mi się to i wówczas, i oczywiście obecnie nadzwyczaj ważne, trochę też z tego powodu, że my mamy stosunkowo dobrą, wydaje mi się, historię zdarzeniową, tak to nazwijmy, przygotowaną przez zespół kierowany przez profesora Balkiego, Kaczmarka i Gawleckiego. To się ukazało w dwóch językach, może się ukaże w języku czeskim. Ale to jest ta historia, jak to było. Naszym celem, naszym zadaniem, które postawiliśmy sobie na początku, powiem oczywiście w cudzysłowie, chcieliśmy przedstawić, jak to naprawdę było. Czyli jak ludzie, jak poszczególne grupy pamiętają pewne wydarzenia z historii. W jaki sposób na tej przestrzeni tych ostatnich 200 lat zmieniały się pewne obrazy przeszłości.
w jaki sposób pewne wybitne postacie były pamiętane i są obecnie pamiętane. Jaka jest ich rola społeczna w wytyczeniu granic, w budowie ideologii. Ale oczywiście można o tym dyskutować godzinami. No właśnie, nawiązując tutaj do wypowiedzi Dorody, która porównała, właśnie wskazała na pewne podobieństwa w tej obrzędowości, przynajmniej jeśli chodzi o tą grupę katolicką z Dolnym i Górnym Śląskiem, to nasunęło mi się właśnie też takie pytanie, czy w ogóle miałoby sens i czy można by skonstruować taki odpowiednik tego leksykonu, ale w odniesieniu do całego Śląska, czy jednak te krainy są w tym okresie XIX-XX wieku jednak były na tyle już różne, na tyle odmienne, że to raczej nie miałoby sensu. No, mamy z tym do czynienia choćby na gruncie takiej tej historiografii, powiedzmy, opisowej. Moim zdaniem jest to zasadne. No, powstała przecież monografia dziejów Dolnego Śląska, powstaje monografia Górnego Śląska. Na tym styku historiografii i kulturoznawstwa, czy takie znalezienie takiego jakiegoś wspólnych mianowników, jakiejś takiej jedności byłoby możliwe, jak uważacie? No, czy próbować, przepraszam, lepiej jest was. Wydaje mi się, że byłoby bardzo trudno. Przede wszystkim dlatego, że część ludności po 1945 roku z Dolnego Śląska po prostu wyjechała. Były próby robione, czyli porównania, na małą skalę, porównania co dziedzictwa kulturowego, tego sprzed 1945 roku i tego, co przyniosła ludność po 1945 roku. Ale, no nie wiem, ja bym się tutaj zastanawiała, część rzeczy jest w ogóle nieczytelna dla współczesnych Dolnoślązaków. Te rzeczy, które były tutaj na Dolnym Śląsku, były przed 1945 rokiem. Więc mi się wydaje, to by był słownik urwany i kontynuowany gdzieś od jakiegoś tam momentu. Wydaje mi się bardzo trudny pod względem, teraz tak obiektywnie mówiąc, pod względem metodologicznym, bo zastanawiałabym się, gdybym dostała taką propozycję, zastanawiałabym się, jak coś takiego ugryźć. Ale chciałam zwrócić na coś uwagę. Proszę zobaczyć, jak fantastycznie wygrał Wrocław na swojej wielokulturowości. Jak wykorzystał w sposób w marketingu swoją przeszłość wielokulturową. Być może to by była... To znaczy, może po kolei, najpierw to pytanie, szkoda, sera Piotra. Też wydaje mi się, że to byłoby dosyć trudne. Próbować można oczywiście wszystko, efekt jakiś by był, no można na pewno zebrać listę haseł kilkudziesięciu wspólnych dla uczyści części. No, tylko trzeba pamiętać rok 1945 i to, że faktycznie historia Dolnego Śląska w 1945 roku zaczęła się na nowo i biegnie trochę zupełnie innym trybem, w inny sposób niż historia Dolnego Śląska, gdzie ta grupa istniejąca, przechowująca tę kulturę rodzimą jednak trwała, to była większość tego społeczeństwa, teraz już może tak nie jest, ale patrząc na to historycznie, ta grupa istniała i istnieje w dalszym ciągu i jej wpływ na ten zestaw kulturowy regionu jest dosyć duży i znaczący. Ja mam jeszcze takie pytanie. Ciekaw jestem, co waszym zdaniem z zawartości tej książki było takiego, co można by określić jakimś takim nowym. No wiadomo, część tych mitów czy tych postaci tutaj opisanych, zawartych, no gdzieś tam już w takiej nawet popkulturze czy w takim mainstreamie od dawna funkcjonuje. Ale właśnie, czy leksykon przyniósł jakieś takie w tym zakresie niespodzianki? I tutaj już wracając do pewnych wątków, które tutaj poruszyliśmy, choćby tego, że no, trzeba było dokonać jakichś cięć
jakichś wyborów. Jakie hasła, które tutaj się nie znalazły? Czego ewentualnie żałujecie? I w pewnym sensie zabrakło pewnej takiej niektórych odnośnika do niektórych hasł. Na przykład jest Glimowski. Bardzo fajne hasło, bardzo dobrze napisane, interesujące i ciekawe, ale z drugiej strony no, nasuwa się choćby dla równowagi, czy też przeciwwagi, czy też jako takie uzupełnienie, no choćby Lubański, no gwiazda, opoka polskiej piłki, piłkarz największy chyba, gdzie jak nie tylko śląskiej piłki. Oczywiście, no jeszcze raz, ja rozumiem te ograniczenia, które były, ale właśnie, czego żałujecie, że tak już z perspektywy, że tam się to nie znalazło i a co wskazalibyście jako właśnie takie hasła, które no, gdzieś tam dzięki tej książce pewne postacie czy pewne zjawiska, pewne mity do jakiegoś takiego ogólnego obiegu wprowadzą? Znaczy, już się dorwałem. Przepraszam. Mi się przypomniała anegdota, którą musiałbym szybko opowiedzieć. Ja już tutaj was wspominałem, że dla mnie dwa obszary są niedoszacowane. To jest po pierwsze Śląsk Cieszyński kilkanaście haseł to jest za mało, to są 2/7 czy 1/7 Śląska, ale ten styk polsko-czeski czy wkład kultury czeskiej w dzieje Śląska, w mojej opinii, to jest, uległem tutaj innym autorom i tych haseł jest za mało. I dla mnie też za mało jest haseł z kultury popularnej, że tutaj można było znaleźć więcej miejsca dla tych wątków. A co do Lubańskiego, Lubański jest przedstawiony, może niezbyt szeroko, w haśle dotyczącym Górnika Zabrze. I teraz anegdota, które hasło wzbudziło najwięcej kontrowersji. Właściwie, że ludzie się poobrażali na siebie. Wszyscy w ogóle się poza mną włączyli w jakąś potężną dyskusję. Jest hasło dotyczące dwóch klubów sportowych, Ruchu Gorzów i Górnika Zabrze. Poziom emocji na linii autor, jeden z redaktorów, to nie byłem ja, w ogóle recenzentów, właściwie no niektóre osoby chciały się wycofać na tym poziomie, że to tak nie może, że on jako kibic Legii to nie może tutaj przyjąć, żeby coś takiego w tej książce było. Znaczy, to są hasła paradoksalnie, które zbudziły, bo pewnie Państwo myślą, że te problemy narodowe, że to były największe. O tym właściwie się nie dyskutowało. Te kwestie kultury popularnej, to samo także dotyczyło hasła Dżemu i Ryszka Lubina. Też była duża debata, co musi jeszcze być, że to hasło musi zostać rozbudowane i tak dalej. To były te hasła jączące, że tak powiem. To dosyć jest dziwne, paradoksalne. Przepraszam. To ja teraz w taki sposób. Grzesiu, to już wiem, dlaczego drugi raz biorę udział w przedsięwzięciu Bernarda. Ponieważ jestem osobą, którą jeżeli się powie zmień to zmieniam. I przy jednym hasle powiedział mi tak, a pisz sobie co chcesz, najwyżej tego nie opublikuję. Ja mogę jeszcze dodać, żebyśmy się pomylili przy składzie loga dwóch klubów. To chyba bym się nie pokazał. Dobrze, no, że nam się to, wiedzą Państwo, że jak się książki wydaje, to niekiedy się popełnia jakieś dziwne błędy. Zazwyczaj się najgorsze błędy popełniam. Wydaje mi się, że już bym nie wyjeżdżał, a to jest pokryt drukarski. Tak, ale nie wiem, czy by to zostało wybaczone.